testuję akumulator, taką wrony celę 3,6 V. Tak to wygląda. I przy pierwszych próbach udało mi się 309 amperogodzin wyciągnąć z tej celi, mimo że ona ma pojemność 280 amperogodzin. Za mną widzicie komputer i teraz jest to właśnie ładowane. Tak będzie lepiej widać. Jest to teraz ładowane, ponieważ no, próbuję w różnych parametrach pracy. Korzystam z bardzo, bardzo dobrej ściągi, która pokazuje mi tabelki napięcia i dopuszczalne napięcia, minimalne napięcia. Pierwszą próbę zrobiłem tak, że naładowałem go do pełna 3,6 V. Ładowarka jest sobie na 3,65 V, ale jak prąd ładowania spadł do 3 A, zakończyłem ładowanie, żeby nie uszkodzić tej celi. Nie chciałem ryzykować. A rozładowałem ją do 2,5. Teraz sprawdzę, bo w moim wieku to już skleroza jest odpowiednio duża. Tutaj mam taką ściągę. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo dobra ściąga. Tak, do 2,5 V, czyli do 0%. Tak się nie powinno, czy powinno, no w końcu 100% to 100%, prawda? Od pełnego naładowania do minimalnego naładowania, ale ja będę eksploatował te cele, 16 sztuk, w zakresie napięć trochę mniejszym, a dokładnie chcę to robić 3,37 V do 3,15 V minimalne napięcie i będę teraz właśnie ładował do tej górnej granicy 3,370, co widzicie o, w tych parametrach tutaj ustawień. Teraz jest 2,976, 5 A idzie ładowanie. Rozładuję go, tak jak mówiłem, do 3,15 V i zobaczymy, ile w tych zakresie, w 80% albo 90% zakresie pracy, ile uzyskam amperogodzin z tego układu. No i wtedy będę wiedział, jakim dysponować będę magazynem energii. Także testy się odbywają, dość ciekawe. Daj włączył chłodzenie, także kończymy.